Panorama nocą, witam Państwa, Andrzej Turski. Oto wybrane informacje w skrócie. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy sanitarnego helikoptera pod Wrocławiem, w której zginął pilot i sanitariusz. Donald Tusk powiedział, że rząd jest gotowy do uruchomienia środków z Unii Europejskiej, by poprawić kurs złotego. Prezydent Barack Obama podpisał pakiet pomocy dla amerykańskiej gospodarki w wysokości prawie 800 miliardów dolarów. Ratownicy lotniczego pogotowia żegnają swoich kolegów, pilota Janusza Cygańskiego i pielęgniarza Czesława Buźko, którzy zginęli w katastrofie helikoptera, kiedy we mgle usiłowali dotrzeć do ofiary karambolu na autostradzie pod Wrocławiem. Relacja Karoliny Kozińskiej. Tuż po 7 rano na Krajowej Czwórce w gęstej mgle dochodzi do karambolu. Jechałem 40 minut. Pomnieć, Karolina Kozińska, Panorama. Dramat ratowników jest tym większy, że mieli już za sobą próbne loty nowoczesnymi helikopterami, które jeszcze w tym roku mają trafić do pogotowia ratunkowego. Ale maszyna Mi-2, którą lecieli, nie miała złej opinii, choć jest konstrukcją liczącą sobie pół wieku, co przypomina Marcin Wikło. Tego zadłużania w sytuacji, kiedy pieniędzy na leczenie w tym roku nie będzie więcej. Małgorzata Wiśniewska, Panorama. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama podpisał ustawę o ekonomicznym pakiecie ratunkowym wartości 787 miliardów dolarów. Pieniądze zaczną zasilać amerykańską gospodarkę najpóźniej zaledwie 20 minut. Czas zaprosić Państwa na przegląd prasy. Osobą najlepiej poinformowaną o zawartości porannych gazet jest Joanna Gabis-Słodownik. Prasa codzienna zaczyna przypominać ekonomiczne dzienniki. Finanse i ekonomia to temat, który od miesięcy nie schodzi z pierwszych stron gazet. Słaba złotówka i plany rządu odnośnie ratowania polskiej waluty to temat numer jeden. W dzienniku i w Gazecie Wyborczej są liczne opinie ekonomistów na temat tego, jakimi metodami polski rząd powinien bronić złotówki. Dziennik Polska pisze m.in. o panice, która ogarnia inwestorów w naszym kraju, bo spadający kurs złotego pogłębia ich straty, które sięgają już 15 miliardów. Złotych. A o skutkach kryzysu finansowego, który odczuwają Polacy, przeczytamy w Rzeczpospolitej. Coraz więcej polskich firm nie płaci pracownikom pensji, po prostu nie mają z czego. Inspektorzy pracy alarmują, że takie zjawisko będzie się nasilać. W Hucie Szkła w Krośnie dopiero wczoraj zakończyło się wypłacanie pensji za grudzień. Największe problemy są w firmach, które produkują na eksport do dotkniętych recesją krajów Europy Zachodniej. Właśnie o walce z kryzysem w Europie mają rozmawiać przywódcy krajów unijnych. Spotkają się na szczycie w Brukseli 1 marca. I według doniesień dziennika Polskę będą reprezentowali razem premier Donald Tusk i prezydent Lech Kaczyński. A już na koniec też o kryzysie i o piłce nożnej. Gazeta Wyborcza, powołując się na rozmówcę z UEFA, informuje czytelników, że piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku odbędą się w 6 polskich miastach i tylko w 2 ukraińskich. Rząd na Ukrainie wstrzymał finansowanie przygotowań, a same miasta nie są w stanie się przygotować, ale już oficjalną listę miast poznamy dopiero w maju. Miniony dzień był dniem kota. Są to stworzenia uważane przez jednych za wcielenie bóstwa, a przez innych za wysłanników szatana. Co nie przeszkadza, że są w co trzecim polskim domu. O nieprzeniknionej kociej naturze Katarzyna Kowalska. 27 kotów. Panorama. Niechże Państwu coś rozkosznie pomruczy przed snem. Niekoniecznie kot. Dobrej nocy.
Drodzy Państwo, zimną mamy tę noc, nawet minus 16 stopni w okolicach Zamościa, minus 12 w Rzeszowie i 6-7 stopni poniżej zera w centrum. Dużo chmur i śnieg intensywny na Mazurach, na Podlasiu i może na Mazowszu. Padać nie powinno, jedynie w okolicach Poznania i Szczecina. I właśnie tutaj, przed południem, możemy liczyć na najwięcej przejaśnień. Trochę słońca pojawi się też na Śląsku i nawet na Podkarpaciu. Poza tym niebo szczelnie zakryte chmurami i śnieg, który z upływem dnia będzie padał coraz słabiej. Ale i tak od Trójmiasta przez Warszawę aż po Wrocław i na wschód od tej linii może jeszcze chwilami popruszyć. Ale od zachodu zacznie pojawiać się już coraz więcej słońca i prawie wszędzie mróz 0, tylko w Gdańsku. Poza tym minus 2, minus 3 i minus 5 stopni w Rzeszowie. I taka zima potrzyma do końca lutego. Do zobaczenia.